Martę poznałem jeszcze na studiach. Przez pół roku spotykaliśmy się bardziej w gronie znajomych niż na osobności. Potem dopiero tak się zdarzyło, że wylądowaliśmy razem. No i trach. Strzeliło nas. A pierwszy raz go zobaczyłam na uczelni, na korytarzu. Od razu na niego zwróciłam uwagę, bo był taki inny. I to mi się w tobie najbardziej spodobało. Od początku wiedziałem, że będą problemy z moim designem. Marta mówiła mi, że rodzice jej takich oryginałów nie kupują, że lepiej nie mieszać. Ale my spotykaliśmy się dalej. Tolerancja. Ja myślę, że w tym jeszcze dużo jeszcze wody musi upłynąć, zanim cokolwiek się zmieni. Powoli może ludzie dojrzewają do tego, do jakichś prostych zmian. Drobnych. Ale no na przykład machoń w salonie nie jest teraz niczym szokującym. Tylko bardziej skomplikowane formy. To jest co innego. Tak, słyszałem o tej historii. Co bym zrobił na ich miejscu? Wyrwałbym z klejem i wyrzucił. Tak, tak. Mi to się po prostu nie podoba. Mało opcji kolorystycznych jest? Normalnych? Na miejscu jej rodziców to ja bym się pod ziemię zapadł. Rozjechałbym się centralnie. Zawsze po jej ręce, jej siostrze, się spodziewałem czegoś, że wypali nie wiadomo z czym. Ale Martusia, taka grzeczna. Zawsze jej powtarzaliśmy. Nie mieszaj w jednym pomieszczeniu desek o różnym wzorze. Po prostu nie! A ona? Na złość. Tak. Po prostu na złość. Co z tego wyjdzie, nie wiemy. Dobraliśmy się z pasji i miłości i naprawdę do siebie pasujemy. To wiemy i to nam wystarczy.